Mężczyzna niedawno od wszystkich otrzymywał gratulacje. Był naprawdę wyjątkową osobą, która na długo pozostanie w pamięci. Mężczyzna niedawno otrzymał wyjątkowe wyróżnienie. Gratulacjom nie było końca. Nie każdy mógł pochwalić się tym, co on. Niestety nie mógł długo cieszyć się z tego sukcesu. Jego życie osiągnęło kres i spotkała go śmierć. Mężczyzna był wyjątkową osobą. Mężczyzna niedawno został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Radość nie trwała jednak długo. Media podały bardzo smutną wiadomość. Śmierć przyszła po rekordzistę niecałe 2 tygodnie po otrzymaniu certyfikatu. Informacja została potwierdzona przez jego córkę. Księga Rekordów Guinnessa została stworzona przez markę znanego na całym świecie piwa Guinness. Początkowo miała dzięki różnym ciekawostkom umilać czas spędzony przy ich piwie. Z czasem jednak stała się poważną i prestiżową publikacją. Mimo tego, że pojawiają się w niej wpisy dotyczące rekordów wzbudzających uśmiech, to obok nich można znaleźć naprawdę niezwykle imponujące osiągnięcia. Do tej drugiej grupy należał zmarły mężczyzna. Odszedł niezwykły rekordzista. Mężczyzna mógł pochwalić się nie lada osiągnięciem. Jednak miał na to zaledwie kilka dni, ponieważ niedługo po otrzymaniu certyfikatu zabrała go śmierć. Japończyk ustanowił niezwykły rekord. Kitetsu Watanabe urodził się w roku 1907. Mężczyzna ukończył studia rolnicze, a następnie przez wiele lat pracował jako urzędnik. Po przejściu na emeryturę jego pasją stało się pielęgnowanie ogrodu, w którym zajmował się swoimi drzewkami bonsai. Co wyjątkowego osiągnął ten mężczyzna? Jego niecodziennym osiągnięciem była długowieczność. lutego 12 otrzymał z tego tytułu certyfikat od organizacji Guinness World Records. Hitetsu Watanabe miał aż 112 lat. Tym samym został mu przyznany tytuł najstarszego żyjącego mężczyzny. Jak sam przyznawał, sekretem jego długowieczności był uśmiech i unikanie stresu. Dzisiaj grzeje, 1. Polacy dostają pilne SMS-y, ty też? Nie wolno go ignorować, oznacza ogromne niebezpieczeństwo. 2. Mąż Ilony Felicjańskiej upokorzył ją. Opublikował w sieci jej nagie zdjęcia. Niestety niecałe 2 tygodnie po otrzymaniu certyfikatu sędziwy Japończyk zmarł. Jego 81-letnia córka poinformowała media, że po ceremonii mężczyzna przestał jeść i musiał przyjmować kroplówkę. Później pojawiła się gorączka. Jego oddech stawał się coraz płytszy i wkrótce nastąpiła śmierć. YouTube Guinness World Records, najlepsze newsy dnia, źródło, Interia Fakty. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów.
kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.